Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, od wiersza 34. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Bardzo kontrowersyjne słowa Jezusa Chrystusa, które niejednokrotnie mogą wywoływać jakieś takie nieporozumienie, taką niejasność. No o co tutaj chodzi? Czy mamy doprowadzić do tego, że nasze rodziny będą zaniedbywane? Dzieci, mężowie, żony. No nawet tutaj Jezus mówi, kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, czyli o swoje życie, o swoje zdrowie. To wczorajszy temat. W zasadzie doprowadzi się do zguby. Ale kto zgubi swoją duszę ze względu na Chrystusa, odnajdzie ją. I tak czasami myślę, ile ludzie poświęcają czasu i ile mają zainteresowania dla swojej duszy, dla swojego zdrowia. Dbają o różne diety, o wypoczynek i tak dalej. Oczywiście jest to ważne, jest to dobre, ale musi być to na jakimś takim właściwym poziomie, z takim właściwym umiarem, bo cały czas Jezus w swoim nauczaniu pokazuje, że On chce być na pierwszym miejscu, bo w gruncie rzeczy wtedy, gdy Pan Jezus Chrystus będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, będzie na tronie naszych serc, nie nasze zdrowie, nie nasz odpoczynek, nie nasze rodziny nawet, tak jak mówimy dzisiaj, to wtedy te wszystkie sfery naszego życia, jak zdrowie, rodziny, relacje z innymi, praca i tak dalej, to będzie pod Jego błogosławieństwem. Tylko wtedy możemy liczyć na Bożą pomoc, na Boże błogosławieństwo, kiedy Chrystus będzie najważniejszy, ważniejszy od rodziny nawet. Już pierwsze przykazanie mówi, że mamy miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Nie jest napisane, że z całej duszy, z całej siły mamy miłować męża, żonę, dzieci. Bliźnich mamy miłować jak siebie samych. Niejednokrotnie właśnie rodzina zajmuje takie miejsce, wyniosłe miejsce w życiu człowieka, że Bóg jest gdzieś z boku. A tym bardziej, gdy chodzi o to, że z powodu wiary w Boga mogą być nawet konflikty w rodzinie i to też nasz Zbawiciel zapowiada. Czyli nie jest to niczym jakimś niezwykłym, nienormalnym, kiedy pojawiają się konflikty, napięcia z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. I oczywiście Bóg daje nam w tym mądrość, żebyśmy tych napięć nie wywoływali i nie zaostrzali, ale raczej je łagodzili, wyciszali w umiejętny sposób, w mądry sposób, ale ciągle z taką świadomością, że na pierwszym miejscu w moim życiu jest Bóg, nie człowiek, nie rodzina. Czasami ludzie tak po prostu sobie segregują te rzeczy i tak oczywiście wierzący mówią Bóg na pierwszym miejscu, później rodzina, no i wydawałoby się właściwe. I mówią dalej, a na trzecim miejscu jest zbór. Tylko ja zastanawiam się, jak to jest możliwe. Jak można oddzielić Chrystusa od Kościoła. Kiedy Chrystus jest głową swojego Kościoła, Kościół, wierni, bracia, siostry są Jego ciałem. Nie da się tego oddzielić. Nie da się zaniedbać zboru, życia w zborze kosztem rodziny. No, Biblia, Jezus wyraźnie na to zwraca uwagę. I nawet gdy w naszej rodzinie
z powodu wiary w Jezusa Chrystusa nie będzie pokoju, ale będzie nawet jak Jezus, używając właśnie tego swojego specyficznego języka, takiego ostrego jak miecz, będzie, no właśnie, będzie miecz, nie pokój, a miecz, to pamiętajmy o tym, że Bóg daje nam też nową rodzinę, nowe relacje, właśnie w Kościele, właśnie w zborze, w lokalnym naszym zborze. Dlatego tak też potrzebujemy zboru. Nie możemy odciąć się od zboru, nie możemy zamknąć się tylko w swoich czterech ścianach, otworzyć internet i oglądać nabożeństwa, co też jest oczywiście dobre, ale na tym nie możemy zaprzestać. Potrzebujemy rodziny, potrzebujemy relacji ze sobą nawzajem. Sam Jezus powiedział, kto jest Jego rodziną, Jego bratem, siostrą, matką, ten, kto pełni wolę Ojca w niebie. Czyli mamy nową rodzinę, mamy nowe relacje i absolutnie nie chcę powiedzieć, że mamy zaniedbywać swoją rodzinę, męża, żonę, dzieci. Ale musi to mieć właściwe miejsce w naszym życiu. Nie rodzina jest najważniejsza, chciałbym przez te inspiracje dzisiaj podkreślić, ale Bóg. I wiem, że kiedy Bóg będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, to też da nam mądrość i będzie Jego wpływ, Jego błogosławieństwo w naszą sytuację rodzinną, że i nasi współmałżonkowie czy dzieci też się nawrócą, mogą się nawrócić właśnie wtedy, kiedy sam Chrystus będzie najważniejszy w naszym życiu. Nie kierujmy się jakąś ludzką mądrością, że muszę najpierw zadbać o rodzinę. Oczywiście nie wolno zaniedbywać rodziny. Mamy też być odpowiedzialni, mamy być mądrzy, mamy szukać zdrowych kompromisów, gdy chodzi o brak jedności duchowej w rodzinie, jak najbardziej, ale w tym wszystkim mamy być mądrzy. Absolutnie nie możemy dopuścić, żeby Bóg gdzieś został zepchnięty na bok, bo właśnie żona, bo dzieci, bo mąż, bo krewni i tak dalej. No właśnie, co dla nas jest najważniejsze? Niech wiara w Boga, miłość do Niego, nasza społeczność z Nim, społeczność z wierzącymi będzie taką bazą dla nas, z której będziemy mogli wyjść i radzić sobie w trudnościach, w konfliktach, w napięciach w naszych rodzinach. A wierzę, że wtedy, kiedy będziemy się kierować Bożą mądrością i Bożym pokojem, i Bożą miłością jednocześnie do tych ludzi, którzy są najbliżej nas, to wtedy ta Boża miłość i prawda Ewangelii będzie się ich dotykać wcześniej czy później. Wiem, że gdy zastosujemy tę receptę, Bóg na pierwszym miejscu, Bóg najważniejszy, nie rodzina, wtedy będziemy mogli też liczyć na Bożą ingerencję, na Bożą chwałę, na Bożą obecność i pomoc. To pomóż nam w tym, Panie, bo nie jest to łatwe. To pomóż nam zawsze stawiać Ciebie na pierwszym miejscu, ponad naszą rodzinę. Amen.